Hej, ja jestem Judy, a w dzisiejszym materiale przedstawię Wam skrót mangi Pokémon Adventures. Będą w niej zawarte tomy od 8 do 9 i będą opowiadały przygody Golda oraz Silvera, a przygoda będzie miała miejsce w regionie Johto. Jeśli nie czytaliście poprzednich tomów mangi, to serdecznie zapraszam Was do moich poprzednich skrótów, które są dostępne na kanale. Teraz jednak rozsiądźcie się wygodnie, strzelcie lajka i pamiętajcie zasubskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Zaczynamy! 8 zeszyt serii Pokémon Adventures opisuje przygody Golda i Silvera. Dom, który zamieszkuje Gold wraz ze swą mamą, jest nazywany domem Pokémon ze względu na liczne Pokémony, które się tam znajdują. Gold w nocy zauważa podejrzanego człowieka kręcącego się w okolicy i podejrzewa go o zepsucie jego anteny. Okazuje się jednak, że to nieporozumienie, a antenę uszkodził dziki Markrow. Gold ukazuje swoje umiejętności i z pomocą swego iPoma łapie ptaka. Chłopak mówi, że ma na imię Joey i musi zanieść torbę z Pokémonami i dokumentami do profesora Elma. Mówi również, że działa na prośbę pochodzącego z Kanto profesora Oaka. Gold wraz z Joeyem ruszają do profesora Elma, ale po drodze natrafiają na oszusta, który oszukuje, by wyłudzić od dzieci pieniądze. Chłopak z miasta Newbark od razu widzi podstęp i wykorzystuje umiejętności swojej małpki do odegrania się na oszuście. Niestety, w międzyczasie jego plecak z Pokémonami zostaje skradziony. Joey jest pewny, że ktoś musiał pomylić jego plecak z plecakiem Golda. Chłopak jest załamany, bowiem te Pokémony towarzyszyły mu od dnia urodzin. Rusza do profesora Elma, licząc, że znajdzie po drodze złodzieja. Natomiast do laboratorium wkrada się tajemniczy chłopak. Ten sam, z którym rozmawiała Blue pod koniec ostatniego tomu. Kradnie to Dyla, a w wyniku niefortunnego zdarzenia okradzież jest podejrzany Gold. Profesor Elm zostaje ranny, ale Gold nie ma czasu mu niczego wyjaśniać, ponieważ zamierza rozprawić się ze złodziejaszkiem. Krzyczy, by ten oddał mu plecak, ale czerwonowłosy chłopak wydaje się nie wiedzieć, o co chodzi. Gold postanawia zabrać ze stołu Pokebola, w którym znajduje się Cyndaquil, i za jego pomocą rozpoczyna pojedynek. W międzyczasie w lesie członkowie zespołu R cieszą się, że udało im się skraść dokumenty dotyczące badań. Są rozczarowani, widząc, że ukradli niewłaściwy plecak, dlatego porzucają go. Niestety z plecaka wypada Pokeball z Poliwagiem i wpada wprost do rzeki. Złodziej Totodile nie zamierza walczyć i ucieka przez okno. Gold używa ognistego ruchu Cyndaquila i powala go z drzewa, przez co chłopak gubi jedną ze swoich rękawiczek. Udaje mu się jednak podnieść urządzenie, którym jest Pokédex. Gdy wydaje się, że Gold wygrał, wtedy otrzymuje nagły atak elektrowstrząsu prosto w plecy. To zespół R, który informuje, że zamierzają przedsięwziąć kroki mające na celu powrót ich organizacji. Pierwszym działaniem miała być kradzież dokumentów pochodzących od profesora Oaka. Widząc startery z nowego regionu, też postanawiają je ukraść. Jednak złodziej używa wtedy Totodile'a i Sneasela do pokonania zespołu R. Gdy Gold się budzi, widzi policjanta, który podejrzewa, że to on mógł być złodziejem. Szybko jednak sprawa zostaje wyjaśniona, lecz Gold specjalnie podaje nieprawdziwy rysopis sprawcy, a to wszystko dlatego, by sam mógł się z nim rozprawić. Gdy już oddala się od miasta, prosi Joeya o stworzenie prawdziwego rysopisu podejrzanego. Wtedy zjawia się nagle profesor Oak, a Gold jest zafascynowany Pokédexem, którego posiada. Gold mówi, że złodziej posiadał takie samo urządzenie i prosi profesora o to, by jemu również takie podarował. Oak stanowczo odmawia, mówiąc, że Gold nie jest godny, by je posiadać. Wyzywa profesora na pojedynek, jednak przegrywa i ucieka, mówiąc, że stanie się potężnym trenerem, niezależnie od tego, czy będzie miał Pokédexa, czy nie. Gdy nastaje noc i profesor Oak kieruje się w stronę miasta Goldenrod, słyszy wołanie o pomoc. To Joey wisi nad przepaścią, trzymając się jedynie iPoma. Mówi, że Gold rzucił się do rwącej rzeki, by uratować jego rattatę. Gold sam byłby bliski śmierci, gdyby nie ledyba wysłana przez profesora Oaka. Naukowiec wciąż uważa Golda za bardzo lekkomyślnego, jednak postanawia podarować mu Pokédexa, o ile odpowie, w jaki sposób postrzega Pokémony. Gold odpowiada, że są dla niego jak partnerzy, z którymi realizuje wspólne cele. Oaka satysfakcjonuje taka odpowiedź i podarowuje mu urządzenie. Dodatkowo mówi, że znalazł plecak przy rzece, ten sam, którego poszukiwał Gold. Chłopak jest tak szczęśliwy, że nie zauważa braku Poliwaga. Dodatkowo wyjmuje rękawicę, którą zgubił złodziej, i odkrywa na niej wygrawerowane imię Silver. Liczy, że znając już jego imię i wiedząc, jak wygląda, odnajdzie go i zwróci Elmowi skradzionego Totodile'a. Gdy Joey oddaje skradzione Pokémony mamie Golda, ta zauważa, że brakuje Poliwaga. Gold jest bardzo przejęty utratą swego przyjaciela i szuka go nawet na dnie rzeki, ale nigdzie nie może go znaleźć. Docierając do miasta, zauważa złodzieja, który przewodzi stadzie Donphanów. Złodziejaszek wytrąca mu dopiero co zakupione ciasteczko, przez co Gold mści się, łapiąc go. Od wdzięcznych mieszkańców dowiaduje się, że w mieście będzie wizytował asystent profesora Elma. Gold jest zaniepokojony, ponieważ obawia się, iż może chcieć zabrać mu jego Cyndaquila. Chce czym prędzej dorwać czerwonowłosego złodzieja i co ciekawe, nadarza się ku temu okazja.
Okazuje się, że był on widziany w kiełkowej wieży. Tam też Gold napotyka niezliczone tłumy mnichów, a każdy z nich ma w swoim zanadrzu Bellsprouta. Nie chcą oni przepuścić chłopaka na najwyższe piętro, skutecznie uniemożliwiając mu to poprzez stosowanie najróżniejszych taktyk opartych na trawiastych pokemonach. Gold dzięki swojemu sprytowi ostatecznie pokonuje mnichów i spotyka się ze swoim rywalem. Dochodzi między nimi do starcia, w którym ognisty Cyndaquil mierzy się z wodnym Totodile'em. Gold wie, że jego rywal ma przewagę, ale wykorzystuje zasłonę dymną, by uratować Totodile'a. Czeka go jednak niemiła niespodzianka, ponieważ krokodylek gryzie go w rękę, gdy ten chce go ze sobą zabrać. Rudowłosy chłopak tłumaczy Goldowi, że Totodile chce być silniejszy i wie, że wraz z nim będzie w stanie to osiągnąć. Po chwili okazuje się, że zasłona dymna użyta wcześniej przez Cyndaquila włącza serię pułapek. Totodile łączy siły z Cyndaquilem, w wyniku czego są w stanie przeżyć atak śmiercionośnych pułapek. Następnie Silver po cichu wymyka się z wieży, a jego Totodile dzięki zdobytemu doświadczeniu ewoluuje w Krokonała. W międzyczasie w mieście Goldenrod trwa spotkanie, podczas którego w siedzibie Stowarzyszenia Pokémon trwa dyskusja na temat ustanowienia liderów sal w regionie Johto. Dowiadujemy się również, iż Sabrina i Serge powrócili do pełnienia obowiązków liderów sal w regionie Kanto, natomiast Giovanni i Koga są uznani za zaginionych. Gold tłumaczy swojemu Cyndaquilowi, że jego były przyjaciel, Totodile, przywiązał się do Silvera, co będzie skutkowało tym, iż będzie musiał z nim walczyć. W trakcie trwania tej rozmowy zauważa trenera posiadającego latające Pokémony. Okazuje się nim być policjant, który przesłuchiwał Golda w związku ze sprawą związaną z kradzieżą Pokémona, należącego do profesora Elma. Nazywa się Falkner i jego marzeniem jest objęcie funkcji lidera sali w mieście Violet, w którym niegdyś liderem był jego ojciec. Nagle w okolicy pojawia się Skarmory, a Pokémony Falknera nie potrafią sobie z nim poradzić. Gold wpada na pomysł i łapie Sankerna. Następnie za jego pomocą wybija swojego Cyndaquila w powietrze i atakuje stalowego Pokémona. Falkner wykorzystuje ten moment i łapie Skarmorego. Następnie dziękuje Goldowi i proponuje wspólny trening, jednak młody chłopak odmawia, mówiąc, że ma jeszcze coś ważnego do wykonania. Gold wciąż poszukuje swojego Poliwaga i w trakcie wędrówki dociera do ruin. Tam spotyka, jak mu się wydaje, piękną niewiastę. Szybko zostaje jednak sprowadzony na ziemię, gdy dowiaduje się, że dziewczyna jest tak naprawdę facetem i ma na imię Baxi. Poszukuje w ruinach swoich zagubionych znajomych. Gold, nie zważając na piękną architekturę, niszczy mur i wchodzi do środka. Tam napotykają zespół R, który poszukuje Pokémona symbolu, dzięki któremu zamierzają przywrócić swej złej organizacji dawną świetność. Gdy już wydaje się, że Gold wpadł w tarapaty, nagle oślepia wszystkich za pomocą ciosu swego Sankerna. To wywołuje jednak przebudzenie symboli na ścianach, którymi tak naprawdę są Pokémony, Anowny. Dochodzi do starcia, które kończy się sukcesem dla Golda i Baxiego. Jednak zespół R mimo porażki odnajduje wskazówkę dotyczącą Pokémona spoczywającego na dnie morza. Wtedy też zjawia się tajemniczy jegomość, który jest odpowiedzialny za powrót zespołu R i jest ich aktualnym przywódcą. Gold rusza dalej, napotykając na rybaka, który wspomina o złodzieju Pokémonów. Okazuje się, że jest nim inny Pokémon, Granbull. Gold uderzeniem w szczękę pomaga mu, a ten wypuszcza z paszczy wszystkie pokebole. Wśród nich jest Poltaro, czyli Poliwag należący do Golda. Rybak dziękuje Goldowi za pomoc, po czym w myślach zauważa, że Gold jest bardzo podobny do Yellow. Chłopak postanawia poinformować profesora Elma o odnalezieniu zagubionego stworka. Wtedy też profesor decyduje się za pomocą swego asystenta przekazać mu tajemnicze jajo Pokémon. Uważa on, że dzięki obecności innych Pokémonów jajko szybciej się wykluje, co będzie miało wielkie znaczenie dla odkrycia tajemnicy narodzin Pokémonów. W międzyczasie w mieście Azalea Silver odwiedza Kurta, wytwórcę Pokeboli. Uzyskuje od niego Heavy Balla, za pomocą którego zamierza złapać silnego Pokemona. Gold podczas wędrówki spotyka dziewczynkę, która okazuje się być wnuczką Kurta. Chłopak jest sceptycznie nastawiony do tworzenia Pokeboli z jagód, co kończy się wściekłością Kurta. Dochodzi między nimi do sprzeczki, w wyniku której Gold zakłada się z staruszkiem, zamierzając pokazać mu, że zna się na łapaniu Pokemonów. Decyduje się złapać pokemonowego przyjaciela dziewczynce i z tego powodu rusza w góry. Tam spotyka Ted Ursę, jednak gdy ma go łapać, zjawia się wielki Ursaring. Gdy ucieka, wpada na Silvera, z którym zamierza walczyć o złapanie niedźwiedziego Pokemona. Gold ratuje dziewczynkę, jednak przy okazji skręca kostkę. Mimo nieprzychylności losu, jest bliski złapania Ted Ursy. Niestety wychodzi wtedy jego nieznajomość używania specjalnych pokeboli. Po chwili Silver tłumaczy mu, w jaki sposób złapać oba te pokemony. Dzięki współpracy udaje im się złapać oba stworki. Gold podarowuje Ted Ursę dziewczynce, a Silver zabiera ze sobą potężnego Ursaringa.
Silver szybko wykorzystuje nowego kompana w walce, spotykając zespół R, który odcina ogony Slowpoków. Błyskawicznie ich pokonuje, a Gold orientuje się, że taki był od początku jego cel. Zamierza dopaść rudowłosego chłopaka i dowiedzieć się, kim tak naprawdę jest. By jednak tego dokonać, najpierw musi przejść przez sławny las Ilex. Spotyka tam radnego Farfetch'a i jego trenera. Gdy próbuje ich przenieść w bezpieczne miejsce, orientuje się, że coś jest nie tak. Są pod kontrolą Gastliego, z którym Gold zdaje sobie sprawę, że nie ma sensu walczyć. Gdy wydaje się, że będzie już bezpieczny, zostaje zaatakowany dodatkowo przez Delibirda, Ariadosa i Handauera. W walce z tymi Pokemonami ma spore problemy ze względu na ich zróżnicowane typy. Po chwili wyłania się tajemnicza postać w masce, która nakazuje Goldowi opuścić las. Gold wie, że walka będzie ciężka i być może skazana na porażkę, ale nie może zostawić chłopaka i jego Pokemona na pastwę zamaskowanego faceta. Atakuje go, a następnie za pomocą zasłony dymnej próbuje uciec. Zamaskowany przeciwnik nakazuje swym Pokemonom uderzać w pobliskie drzewa, by wypłoszyć Golda z kryjówki. Nagle spostrzega jednak światło dochodzące z kapliczki i przypomina sobie, że miał do załatwienia w lesie inne sprawy. Wtedy z drzewa spada Gold, a przynajmniej tak sądzi człowiek w masce. Gold jednak zastosował ciekawą sztuczkę, dzięki której liczył na skuteczny atak, jednak nie spodziewał się, iż Ariados dysponuje umiejętnością strzelania siecią z własnego odwłoka. To kończy się związaniem Golda, jednak zamaskowany trener jest niezadowolony, gdyż światło z kapliczki zniknęło, a on stracił swoją szansę. Oddala się, mówiąc Goldowi, że nie jest wart jego uwagi. Gold po tym, jak udaje mu się uwolnić z pajęczyny, zabiera chłopaka i jego rannego Farfetch'a do centrum Pokémon. Okazuje się, że na ogonie Aipoma zostały dziwne ślady należące do zamaskowanego mężczyzny i z tego powodu kontaktuje się z profesorem Elmem, licząc, że uda mu się rozwiązać zagadkę związaną z prawdziwą tożsamością nowego wroga. Natomiast w mieście Violet ma miejsce uroczystość nadania funkcji lidera. Został nim nie kto inny jak Falkner. Bill gratuluje mu oraz wspomina Reda, mówiąc, że on też zamierza zostać liderem. Gold w tym czasie dociera do przedmieści Goldenrod. W trakcie snu napada go Smirgle, który maluje mu twarz. Wściekły chłopak rusza za nim w pościg. Szybko gubi Smirgla, ale za to wpada na dyrektora radia, który proponuje mu gościnny występ w jego programie. Gold zgadza się, licząc na spotkanie ze swoją idolką, Mary. Udaje mu się z nią spotkać, jednak wpada w szał, widząc, że Smirgle jest jej Pokemonem. Otrzymała go niedawno od Whitney, z którą Gold zaczyna się kłócić. Sytuację tą chce wykorzystać dyrektor w celu poprawy wyników swojej audycji. Dlatego organizuje wyścig, w którym Gold i Whitney będą rywalizować. Podczas wyścigu napotykają przeszkodę w postaci wielkiego drzewa na drodze. Mimo usilnych prób nie potrafią się go pozbyć, a na domiar złego zjawia się dziki Rhydon, który uprowadza Whitney. Gold przy okazji dowiaduje się, że tajemniczym drzewem jest tak naprawdę kamienny Pokémon, Sudowoodo. Łapie go i za jego pomocą bez większych problemów nokautuje Rhydona. Podczas dalszej wędrówki Gold rozbija obóz i ucina sobie nocną drzemkę. W jej trakcie jajo Pokémon, które otrzymał, zostaje skradzione przez Gligara. Pokémony Golda bez jego wiedzy próbują uratować jajko, co ostatecznie kończy się tym, że wykluwa się z niego Pokémon. Jest nim Togepi. Zamiast miłego i przyjaznego Pokémona widzimy stworka o krnobrnej minie. Pokonuje on bez problemu Gligara, a Gold kolejnego dnia informuje Elma o nowym członku jego ekipy. Elm jest jednak wściekły, widząc, że Togepi podłapał złe nawyki od Golda, gdy był jeszcze w jajku, przez co stał się hazardzistą. Za karę Elm kieruje go do domu starszej pani, od której uzyskał jajo. Nagle na drodze wyskakują baby formy Pokemonów. Okazuje się, że należą do starszej kobiety, którą Gold już na wstępie obraża. Za karę musi odnaleźć je wszystkie i odprowadzić do pokemonowych hodowców. Gdy już wykonuje powierzone mu zadanie, hodowcy informują go, że Pokémon, który wykluł się z jaja, jest obdarzony niezwykłymi umiejętnościami. Staruszka proponuje Goldowi trening, by ten mógł wzmocnić siłę swoich Pokemonów. Dziadek w tym czasie dzwoni do Jasmine, mówiąc jej, że z jajka, które pojawiło się po zostawieniu dwóch jej Pokemonów, coś się wykluło. Gold w tym czasie widzi zdjęcie ostatniego mistrza Pokémon, którym jest Red. Widząc jego Poliwraffa, mówi swojemu Poliwagowi, że ten wkrótce też osiągnie taką formę. Gold przechodzi prawdziwy chrzest bojowy, walcząc z naprawdę silnymi Pokemonami. Jasmine jest w drodze do hodowców, jednak w mieście Ekrutik dochodzi do trzęsienia ziemi, a dziewczyna wpada w szczelinę. Trening Golda jest niezwykle ciężki, ale w końcu przynosi efekty. Jego Cyndaquil ewoluuje w pośrednią formę, którą jest Quillava. Z wiadomości radiowych staruszkowie dowiadują się o trzęsieniu ziemi i obawiając się o życie Jasmine, postanawiają wysłać młodego trenera na jej poszukiwanie. Wcześniej jednak ofiarowują mu królewską skałę. Gold nie wie jednak, że do pochłoniętego tragedią miasta rusza również jego rywal, Silver.
Gdy już dociera do celu, zauważa dochodzące dziwne światło ze szczytu wieży. Domyślając się, że to Jasmine, rusza tam. Jednak pierwszy na pomoc przybywa Silver. Gold początkowo uważa, że Silver zrobił jej jakąś krzywdę, lecz odpuszcza, gdy tamten przekazuje mu nieprzytomną dziewczynę. W wieży zauważa też posąg dziwnego Pokemona, Ho-Oha. Nagle wieża zaczyna się zawalać, ale dzięki pomocy Silvera udaje im się wydostać dziewczynę i jej Ampharosa na zewnątrz. Sami pozostają jednak zamknięci w wieży. Za pomocą swoich wodnych Pokemonów próbują powstrzymać lawinę. Wtedy też Poliwag Golda, trzymając królewską skałę na głowie, ewoluuje w Poliwhirla. Nie mija długo, a Poliwhirl dzięki noszonemu przedmiotowi ewoluuje w alternatywną formę pochodzącą z regionu Johto, czyli Politoeda. Dzięki niemu udaje im się bezpiecznie opuścić niebezpieczne miejsce. Niestety uczucie bezpieczeństwa szybko mija, gdyż dopadają ich ludzie odpowiedzialni za trzęsienie ziemi. To oczywiście nikt inny jak zespół R. Wywiązuje się między nimi walka, w której istotną rolę odgrywa Pokémon odpowiedzialny za trzęsienie ziemi, Piloswine. Gold chce zaatakować Politoedem, ten jednak nie słucha się jego poleceń. Co ciekawe, zaczyna działać na polecenie Silvera. Dobrze im idzie, co doprowadza do odwrotu zespołu R. Gold orientuje się, że do ewolucji Poliwhirla w Politoeda potrzebna była wymiana i dlatego ten słucha się rudowłosego chłopaka. Wymusza na nim ponowną wymianę i odzyskuje swojego przyjaciela. Następnie wygłasza soczystą przemowę, namawiając Silvera do oficjalnego pojedynku. Niedługo później Jasmine odzyskuje przytomność. Ludzie mówią, że to Ampharos uratował jej życie, lecz ona pamięta, że w wieży było jeszcze dwóch chłopców. Silver i Gold rozpoczynają swój pojedynek. Crokonaw ma przewagę nad ognistym Quillavą, co doprowadza do wystawienia Sunkerna. Niestety naprzeciw niego staje Sneasel, który również ma przewagę typów. Chwilę później wchodzi Sudowoodo, który nieźle radzi sobie z lodowym stworkiem. Silver zmienia na Ursaringa, który walczy z Sudowoodo na wyczerpanie. W ostatniej chwili zmienia na Kingdre, która nokautuje podobnego do drzewa Pokemona. Silver tłumaczy, że jego Sidra ewoluowała dzięki wymianie z Poliwhirlem. Gdy oboje mają wyrzucić do walki kolejne Pokemony, z komunikatora Silvera wydobywa się głos mówiący, by udał się nad Jezioro Wściekłości, gdzie przeprowadzane są podejrzane eksperymenty. Rudowłosy chłopak chce szybko zakończyć walkę, dlatego wystawia swego najsilniejszego Pokemona, Tyranitara. Jego poziom jest bardzo wysoki, przez co Silver nad nim nie panuje. To jednak nie stanowi dla niego problemu, gdyż Tyranitar atakuje każdego, kogo spotka na swej drodze. Mimo iż wydaje się, że Gold jest skazany na porażkę, to stosuje ciekawy manewr, w wyniku którego Togepi wbija się w plecy Tyranitara, co skutkuje jego upadkiem. Niestety, przygniata w ten sposób również małego Togepiego. Gold przegrywa walkę, aczkolwiek Silver jest pod wrażeniem jego umiejętności. Dodatkowo Gold cieszy się, że zmusił go do użycia wszystkich sześciu Pokemonów, gdyż na początku walki Silver odgrażał się, że użyje tylko dwóch, by go pokonać. W zamian za emocjonującą walkę, Silver zdradza, że zespół R doprowadził do trzęsienia ziemi, by zniszczyć cenową wieżę, która była gniazdem Ho-Oha. W ten sposób chcieli przyzwać legendarnego ptaka. Chłopak informuje, że jego celem jest odnalezienie Ho-Oha i zrobi wszystko, by to zadanie mu się udało. Nawet jeśli musi posunąć się do takich czynów jak kradzież Pokemona. Silver rusza dalej, a Gold nie zamierza odpuszczać i rusza jego tropem. W tym czasie rybak, który wcześniej spotkał Golda, puka do drzwi domu. Okazuje się, że jest wujkiem dobrze nam znanej Yellow. To on nauczył ją łowić i podarował jej do duo. Proponuje dziewczynie podróż do Johto w celu odnalezienia wielkiego ptaka, którego spotkała rok wcześniej podczas walki z elitarną czwórką. Yellow uważa, że nie jest dość silna, by mierzyć się z tym Pokemonem, dlatego idzie znaleźć Reda. Chłopak jest w trakcie treningu. Niestety podczas walki z elitarną czwórką zostały zranione jego dłonie i do dzisiaj nie odzyskał w pełni sprawności. Silver i Gold docierają w końcu do Jeziora Wściekłości, które znajduje się na północ od miasta Mahogany. W jeziorze zaroiło się od Gyaradosów, co spowodowało popłoch wśród mieszkańców. Silver zauważył, że w wyniku fal radiowych dochodzi do nagłej ewolucji Magikarpiów, które po staniu się Gyaradosami nie panują nad sobą. Młodzi trenerzy wiedzą, że walka jest bezcelowa i trzeba zniszczyć źródło nadawania sygnału. Nagle z wody wyłania się ogromny czerwony Gyarados. Sygnał zaczyna się nasilać i chłopaki zdają sobie sprawę, że to właśnie ten Pokémon jest anteną. Silverowi udaje się szybko go złapać, w wyniku czego pozostałe Gyaradosy uspokajają się. Próbuje namówić Golda, by ten odpuścił, gdyż kolejne potyczki z wrogiem będą coraz trudniejsze. Gold odmawia i gdy zamierzają stoczyć ze sobą kolejną walkę, nagle pojawia się mgła, taka sama, jaką Gold widział w lesie Ilex. Po chwili wyłania się z niej ten sam zamaskowany mężczyzna. Gold nie czekając długo atakuje go, jednak Silver w ostatniej chwili ratuje go przed lodowymi kolcami. Wtedy dzwoni profesor Elm, który prowadził badania nad próbką pochodzącą od zamaskowanego. Zdradza, że skład materiału, który otrzymał, jest zbliżony do oryginalnych odznak Pokémon, co może świadczyć, że zamaskowany jest liderem. Dodatkowo dobrze orientuje się, kim jest Silver i radzi mu odejść.
Chłopak jednak tego nie robi, w wyniku czego zostaje powalony na ziemię. Zamaskowany zdradza, że 9 lat temu porwał dzieci, które zapowiadały się na obiecujących trenerów, a jednym z tych dzieciaków był Silver. Specjalnie porwał małe dzieci, licząc, że uda mu się nimi łatwo manipulować. Silverowi udało się jednak uciec. Gdy zamaskowany mówi mu, że jest słaby, w jego obronie staje Gold, mówiąc, że jest znacznie silniejszy niż mu się wydaje. Gold i Silver rozpoczynają wspólną walkę, podczas której zamaskowany wspomina o innej porwanej dziewczynce, pytając się Silvera, czy czasem nie zginęła w trakcie ucieczki. To powoduje wściekłość chłopaka, który zaczyna samotny pościg za zamaskowanym. Wydaje się, że Silver wpadł w pułapkę, jednak role szybko się odwracają. Za pomocą czerwonego Gyaradosa przyzywa armię innych Gyaradosów z jeziora i atakuje zamaskowanego. Gold po uporaniu się z pozostałymi Pokemonami rusza w kierunku jeziora i jest w szoku, widząc, że Gyaradosy zostały zamrożone, a Silver leży pokonany. Zamaskowany mężczyzna tłumaczy, że zdrada Silvera nie mogła mu ujść na sucho. Następnie wyprowadza potężny lodowy atak prosto w plecy Golda i jego Pokemona. Niestety nie dowiadujemy się, co stało się dalej, gdyż w kolejnym tomie widzimy wydarzenia z Kanto. Tam też Pikachu należący do Yellow o ksywce Chuchu biegnie przywitać się z Redem i jego własnym Pikachu. Red, witając się z Yellow, wciąż uważa ją za chłopaka, a dziewczyna póki co nie zamierza mu wyjawiać, kim jest tak naprawdę. Mimo urazu ręki, Red nie zamierza odpuścić egzaminu na lidera sali. Odwiedzają go Brock i Misty, wręczając mu filmy z ich podejściem do egzaminu. Kolejnego dnia Red zaczyna swoje wyzwanie. Venusaur bez problemu radzi sobie z dwoma Pineco i Fortressem. Gdy czwarty Pokémon, jakim jest ponownie Fortress, rozrzuca kolce, Red decyduje się na zaskakującą zmianę na Snorlaxa. Po wykonaniu tańca brzucha drastycznie rośnie jego atak i z łatwością pokonuje swego rywala. Kolejny na placu boju melduje się Azumarill, który atakuje wodnym wirem. Podczas tego ataku Red doznaje skurczu, który zauważają inne osoby z widowni. Na szczęście po ustąpieniu ataku, Snorlax wyprowadza uderzenie, które kończy walkę dla Azumarilla. Jako ostatni zjawia się Porygon 2. Red wystawia swego Espiona, który zostaje szybko namierzony i ciężko ranny z powodu elektrycznego ataku. To jednak niewiele zmienia, gdyż Espion swym kolejnym atakiem masakruje Porygona i daje zwycięstwo Redowi. Chłopak zdaje egzamin, jednak rezygnuje z objęcia funkcji lidera. Zdaje sobie sprawę, że jego kontuzja może utrudniać mu wykonywanie powierzonego stanowiska. Gdy wszyscy przerażeni są tym, że sala w Viridian wciąż będzie bez lidera, znienacka zjawia się Green z nowym Pokémonem, którym jest Scizor. On również zauważył kontuzję Reda, jednak nastąpiło to znacznie wcześniej, gdyż podczas walk z elitarną czwórką przybył, by w miejsce Reda objąć stanowisko lidera. Wtedy jednak pojawia się trzęsienie ziemi, a Red i Green ruszają, by dowiedzieć się, co się stało. Okazuje się, że dzikie Pokémony otoczyły salę i szykują się do ataku. Green jednak bez większego problemu pokonuje, a następnie łapie wszystkie Pokémony. Co ciekawe, wszystkie te Pokémony możemy znaleźć z gier Pokémon, gdyż za ich pomocą Green walczył o tytuł mistrzowski w grach z pierwszej generacji. Wszyscy są zdumieni umiejętnościami Greena. Ten jednak zwraca uwagę na muzykę płynącą z auta stowarzyszenia Pokémon. Mówi, iż muzyka ta przyciąga dzikie Pokémony i to był powód tego niespodziewanego ataku. Stowarzyszenie Pokémon docenia jego sposób walki i doświadczenie, po czym zostaje mianowany nowym liderem sali Viridian. Przekazuje również Redowi, że zebrał on informacje, o które Red go prosił, przy czym po więcej odsyła go do swojej siostry, Daisy. Niedługo później Red mówi Yellow, że udaje się do miejsca, w którym będzie mógł wyleczyć swoje ranne nadgarstki. Miejscem tym jest Srebrna Góra, w której są lecznicze gorące źródła. Red musi jednak uważać, gdyż miejsce to zamieszkują naprawdę silne Pokémony. Rusza na grzbiecie swojego Charizarda, jednak prosi swojego Pikachu, by pozostał pod opieką Yellow. Dziewczyna się zgadza zaopiekować swoim dawnym przyjacielem i wraz z nim i swoim własnym Pikachu ruszają do regionu Johto w poszukiwaniu legendarnego ptaka. Tak oto kończy się 9 rozdział mangi Pokémon. W kolejnym rozdziale zostanie nam przedstawiona historia zupełnie nowej bohaterki, którą jest Krystal. Jeśli chcecie dowiedzieć się, co się stało z Goldem i Silverem oraz jak potoczyła się wyprawa Yellow, to wyczekujcie kolejnego materiału ze skrótu mangi. Dziękuję Wam bardzo, że dotarliście do tego momentu. Pamiętajcie o zostawieniu lajka oraz subskrypcji na kanale, tak aby być na bieżąco z moimi materiałami. To jednak tyle na dzisiaj. Ja zapraszam Was do obejrzenia pozostałych moich filmów. Widzimy się wkrótce. Do zobaczenia.